Marzena Kawa, dzień dobry. W marcu jak w garncu i dokładnie taki będzie ten tydzień, a także najbliższe dni. Do czwartku jeszcze ciepło, od piątku chłodniej. W nocy dużo chmur i bardzo szybko będą tworzyły się i mgły, i niskie chmury. Na południowym wschodzie jeszcze popada mrzawka, a w Bieszczadach słaby śnieg. Temperatura na południu kraju, także na krańcach zachodnich, będzie spadać się lekko poniżej zera, a najcieplej ma być na wybrzeżu, do 2 stopni. Przed południem przejaśnienia na krańcach południowych, poza tym chmury, a na północy również mgły. Temperatura od 2 do maksymalnie 5 stopni. Wiatr w górach i nad morzem będzie silniejszy, w porywach do 70 km na godzinę. Po południu mgły już ustąpią i od południa powinno być coraz więcej pogodnego nieba. W centrum i na północy jeszcze dużo chmur. I tam, gdzie pokaże się słońce, temperatura powinna wzrosnąć do 12 stopni. Najcieplej ma być się we Wrocławiu, a także w Krakowie. Wiatr na południu nieco silniejszy powieje, także na wschodzie. Podobnie zapowiada się pierwszy weekend marca. Dobrego popołudnia, do zobaczenia wieczorem.